Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam was w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Weszła aktualizacja 1.8.3, w której dodali masę skilli, skille aktywne, pasywne i skille temporary, tymczasowe. Na chwilę obecną jeszcze ich nie dodali, ale sobie w dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie te skille, na czym to polega, jak te skille mamy zdobywać. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku pokażę wam super glitch na szybkie strzelanie. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, na samym początku zapraszam Was do łapkowania tego odcinka, bo Farrell musi przetłumaczyć wszystkie Wam skille, jest to masa roboty. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem wbijemy 1000 łapek, bym był mega zadowolony. To przejdźmy teraz do omawiania skilli. Pierwszy skill, Auto Mode. Wiadomo, jeżeli ten skill odblokujemy, nasza postać sama chodzi automatycznie po strefie, rąbie drzewa i podnosi inne materiały. Snaking, wiadomo, możemy się dzięki temu skradać. Animal Friend, ty możesz się nauczyć unikać przerażających zwierząt podczas eksploracji mountain regionu, górskiego regionu. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że ten skill odblokuje i wtedy dowiem się, na czym on polega. Kolejny jest skill o nazwie Sprint. Możesz się nauczyć szybkiego uciekania, kiedy eksplorujesz w Pine Forest. Kiedy eksplorujesz Last. No to takie... co tu się dzieje? Zombiaczek mi bije. No to takie dosyć ciekawe. Czy nasza postać będzie biegać? Nie wiem. Look around. Możesz się nauczyć... To get a bird eye. Możesz się nauczyć patrzeć z lotu ptaka sytuacji podczas eksplorowania bunkru Alfa. Bardzo ciekawa opcja. Chętnie chcę ją odblokować. Zobaczymy w przyszłym pewnie odcinku, na czym to polega. Kolejny skill jest to roll. You can roll when exploring Northern Forest. A, możesz się obracać, kiedy eksplorujesz północne... te chyba zimowe lasy. Bardzo ciekawa umiejętność. Kolejny skill. Shelf healing. You can learn to heal yourself without using food medicine when exploring Oak Forest. Podczas eksploracji tej strefy jesiennej, Oak Forest, to jest Oak Forest, możemy nauczyć się leczyć, nie używając jedzenia ani innych medykamentów. Bardzo ciekawe. Przejdźmy teraz do zakładki skille pasywne. Motocykl driver, wiadomo, nauczyliśmy się jak nim jeździć. Kolejny cold survival, jak zmarzniemy to odblokowujemy chyba automatycznie od razu ten skill pasywny. Lumberjack, 1 na 10 mam. Podczas rąbania drzewa dostajemy 2% więcej. Dog brander, nie wiem jak to przeczytać. Po prostu dostajemy 3% więcej szansy podczas skrzyżowania naszych piesków na to, że dostaną wyższą rangę, coś takiego. Kolejny skill, Focused. Zdobywamy o 1% więcej możliwości zobaczenia specjalnego eventu na mapie, okej. Okay. Homebody, you heal over... Aha, słuchajcie, przebywamy w naszej bazie więcej niż 10 minut, nasze HP wzrasta, bo się dzięki temu relaksujemy, coś takiego. Extra pakiet, you get extra quick access slot when exploring the mountain region. Jest ten ekstra nowy slot dodany tutaj pod plecakiem, jak widzicie, i chciałbym go jak najszybciej odblokować. Jestem mega ciekawy, na pewno mi to ułatwi troszeczkę eksplorację terenu. To jest chyba dokładnie ten slot, ten niżej. No zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Kolejny skill, ATV driver. Oczywiście ATV jeszcze na chwilę jest niedostępne, więc odpuśćmy. Hacker, ty możesz się nauczyć hakować terminal other electronic device when exploring bunker alpha. Nie wiem, będę hakował jakieś urządzenia w bunkrze alpha. Trader, you can discount... Aha, dostaję tutaj jakieś zniżki u dealera, no dobra. Kolejny skill pasywny, walker. Walking across the map takes less time. Aha, po prostu skraca czas podróżowania nasz między mapami, okej. Okay. Kolejny skill Medic, Bandage Restore More Health. Aha, to wiadomo, bandaże przywracają nam więcej życia. Biker, kolejny skill Biker, wiadomo to samo co z bandażami, tylko że tyczy się paliwa, po prostu kiedy tankujemy więcej, mamy go w baku. Lecimy dalej, Lucky, you have a chance to get more loot when searching chest in location. Aha, po prostu
Możemy lepsze rzeczy znaleźć, przeszukując skrzynki na różnych strefach. Następny. Bulger. Bulger? You pick lock more quickly. Aha, otwieranie skrzynek jest szybsze. Neat freak. Toxic splitter is less like to seek you. Aha, toxic splittery mają mniejszą szansę, że nas po prostu zarażą, czyli nie będziemy śmierdzieć. Lecimy dalej. Gluton. Food restore more health. To samo co paliwo, medykamenty, tylko że tyczy się steku. Daje nam więcej życia. Lecimy dalej. Kolejny bardzo ciekawy skill. Strong legs. Moi drodzy, w bunkrze Alfa mamy takie strefy, po których się bardzo wolno poruszamy. Zjedzmy sobie coś. I dzięki temu skillowi możemy po prostu szybciej po nich się przemieszczać. Bardzo fajna opcja. Kolejny skill, Quiet Gunner. Po prostu nasze bronie są cichsze. Fajnie, fajnie. Wtedy The Blind One nie przybiegnie w czerwonej strefie. Lecimy dalej, ale tych skill jest naprawdę. Dog Lover. Twoja szansa na znalezienie pupilka wzrasta. Robber. Riders are more likely to show your base without loss. Aha, po prostu mniej okradną z naszej bazy. Bardzo fajny Robber. Kolejny skill, Logger. Wiadomo, zwiększa się nasza szansa na wydropienia tego drzewa liściastego. O, Quick Step. Walking across the map takes less time. Aha, to było wiadomo. Iron Miner to samo się tyczy co tego drewna. Copper to samo. Careful, po prostu jesteśmy troszeczkę cichsi, ta siekierka, kiedy rozwalamy bazę przeciwników. Camouflage Master, other survivors are less likely to discover your base. Aha, Camouflage Master, po prostu nasi przeciwnicy słabiej odnajdą naszą bazę, jesteśmy mniej rajdowani. No to spoko. Hot Blooded, ta czapeczka. You will stand still, the better freezer more slowly. Po prostu zamarzamy wolniej, przebywając na strefach zimowych. Skinner, you have a chance to get extra raw white from... Aha, Skinner, to futerko, to po prostu dostajemy większą ilość futerka, jak zabijemy różne zwierzęta. Spoko. I ostatnio zostało nam serduszko. Bracer, coś takiego. Your health is increased. No to wiadomo, twoje zdrowie się zwiększa. No, jestem mega ciekaw, czy będziemy po prostu mieli więcej niż 100 HP. To by było na tyle, moi drodzy, ze skilli. Mam nadzieję, że troszeczkę wam wytłumaczyłem, o co chodzi w tych skillach. Teraz pokażę wam, jak je zdobyć. Jak widzicie w lewym górnym rogu, teraz pewnie wam zrobię zbliżenie, jest taki bunkier. Ja akurat ten skill zdobyłem podczas eksploracji bunkru Alfa. Ale zanim go odpalimy, pokażę wam, jak taki skill zdobyć. Moi drodzy, nic trudnego, po prostu wybieramy się na byle jaką strefę. Jak widzimy na strefie zielonej, możemy zdobyć różne skille. Lumberjack, Dog Breeder, Bulgar, Walker, Sprint oraz Chopper Driver. Na kolejnej, na przykład na kamiennej strefie, tu już mamy dodatkowe inne skille. Focused, Nerfik, Animal Friend, Extra Pocket. Bardzo mi na tej umiejętności zależy, więc będę sobie to eksplorował. Lecimy dalej. Bunkier Alfa, oczywiście widzicie, mamy Hackera, Look Around, Silne Nogi, no i Long of Steel You Toxic. Aha, przeżywamy dłużej po prostu w toksycznych pomieszczeniach. Fajne, fajne. Tutaj jak widzicie, również można Tradera zdobyć, Dog Loversa, czy też Rubera. Lecimy dalej. Tutaj w tej strefie nic. Sprawdźmy bunkier. W bunkrze nic się nie da zrobić. Czerwona strefa. To samo Bulgar i Dog. Lećmy dalej. Sobie sprawdźmy jeszcze strefki, na przykład w Towerze nic. Czerwona strefa, tu mamy oczywiście Skinnera, Bikera, tego Freezera. Ok, lecimy dalej. Tutaj mamy dodatkowo Self-Healing, Cult Survival to było. Sprawdźmy teraz tu, to standardowo. No i na zimowej strefie mamy ATV Drivera, możliwego do zdobycia, oraz Lucky. Oczywiście te umiejętności na fioletowo są mega turbo epickie, legendarne, z pewnością się nie da. A teraz pokażę wam, jak zdobyć jakąkolwiek umiejętność. Wybierzmy się na pierwszą strefę. A teraz, moi drodzy, co się zmieniło? W prawym górnym rogu pod mapą, teraz pewnie wam zrobię zbliżenie, macie taką liczbę 25%. I teraz możecie zadać pytanie, jak zdobyć więcej procent? Nic trudnego. Moi drodzy, chodzimy po strefie, zabijamy wszystko, co się da, rąbiemy wszystko, co się da, kujemy wszystko, co się da,
podnosimy wszystko, co się da, jagódki, czy też inne rzeczy, aby zdobyć 100%. Po uzyskaniu 100% nasza postać ma możliwość wylosowania jednego skilla. Moi drodzy, przyszedł czas na to, aby Farel wam pokazał fajny glitch z szybkim strzelaniem. Z pewnością, mordo, na to czekasz. Wystarczy, że mamy byle jaką broń, to tylko tyczy się broni palnych, tych wolniejszych, czyli shotgun, glock, zipgun. Co tu jeszcze mamy z takich tych wolniejszych broni? Nie tyczy się to broni ręcznych. Tylko glocek, zipganik, oczywiście Vintores również. No i shotgun. Niestety jeszcze ten magnum nie jest dostępny w grze. MK, AKAR czy też inne bronie nie biorą w tym udziału, że tak powiem. Po prostu się nie nadają do tego glitcha. Ale jak mamy to zrobić? Moi drodzy, widzimy, jest, idzie roaming zombie. On ma może za mało HP. Pokażę wam na grubasku, którymś będzie, który gdzieś będzie tutaj się znajdował na strefie. Wciskamy auto, a później strzał naszą bronią. Patrzcie. Widzieliście? Na szybko i nasza postać bardzo szybko strzela. Bardzo prosty w użyciu glitch. Ja akurat mam strzelanie spacją, to wystarczy, że myszką klikam na auto, strzelam spacją i nasza postać napierdziela jak pochrzaniona. Patrzcie. Akurat tak troszeczkę nie zadziałało. Po prostu był dźwięk broni, ale nie poszedł strzał. To trzeba wyczuć. O, teraz bardzo fajnie to wyczułem. Coś zjedzmy sobie teraz. Raz. Nie mam żadnej wody. Dobra, trudno, napijemy się. Okej, moi drodzy, ja się biorę za eksplorowanie tej strefy. Uzbieramy 100% i za chwilkę się widzimy. Moi drodzy, właśnie mi został tylko 1%. I mamy well done. Jak widzicie, z lewej strony pojawiła nam się druga ikonka. Tym razem jest to ikona kamiennej strefy. Teraz rozlosujemy sobie skille. Uwaga, new skill available. No, jestem mega ciekaw, co mi się trafi. Nauczmy się i... Iron Miner, 2% więcej extra ore when mining for iron. No spoko, 2% więcej będziemy zdobywać ironu. Teraz rozlosujmy skin z bunkru alfa. Tylko poczekajcie, bo Wilkor się na mnie rzucił. Learn. I co tutaj będzie? Dawajcie hakera. O! Pięknie, strong legs. Będziemy mogli się poruszać o 5% szybciej na tych takich strefach zakażonych. A więc tak, moi drodzy, to było na tyle. Teraz polecimy zobaczyć, co słychać u moich piesków. Okej, teraz przejdźmy zobaczyć, co się dzieje u moich piesków. Kici, kici. Taś, taś. O, pieski głodne. Okej, 6 steaków dostały. Mamy 45 minut. Będą rosły przez 45 minut. Super. Chciałem wam pokazać, co udało mi się sklonować, skrzyżować na live. Jest to Janus. Biały, legendarny piesek. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze Shadowa, drugiej rangi Pipera. Sadie jest trzeciej rangi. Ma już zdobyty Fifty. Bardzo fajna umiejętność. No i jak widzimy, brakuje mi jeszcze po 8, po 17 godzin, aby te pieski urosły. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. A więc tak, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jak wbijecie 1K łapek w górę, to Farel zrobi specjalny odcinek, jak zabije The Blind One z Vintoreza na glitchu ze szybkim strzelaniem. O, umówmy się, 1K łapek i wjeżdża odcinek. Dodatkowo chciałem was jeszcze poinformować, że Farel rozciąga kanał pod kątem Fortnite'a. Są codziennie live'y od godziny 19. Gram z Justą, więc serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.